to jest już druga płyta, którą nagrywam dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Pierwsza to było nagranie w takiej kameralnej odsłonie z Marcinem Zdunikiem. No to było wspaniałe doświadczenie. Również z tym samym duetem reżyserskim nagrywałam z panią Gabrysią Blicharz i z panem Lechem Dudzikiem. Nie jestem tutaj sama, bo przede wszystkim mam te dwa fortepiany. Mam tutaj zespół reżyserski, fantastycznych reżyserów, którzy mi podpowiadają często właśnie, inspirują. Pan Lech Dudzik często mówi mi, ale to już, ja już to tak słyszałem, tak? To już kiedyś to coś, spróbuj inaczej, tak? Spróbuj pójść gdzieś dalej, nie? Spróbuj zaeksperymentować w tym, nie wiem, w tym fragmencie. Podpowiada mi różne rozwiązania, a ja bardzo lubię takie ingerencje. Oczywiście mam pewną swoją już wypracowaną koncepcję, ale często, i to zdarza się, myślę, że u każdego artysty, czasem wkrada się pewna rutyna, więc kiedy pan Lech tą rutynę, prawda, rozbija jakoś, to ta interpretacja jeszcze bardziej zyskuje. Ona się tak, się intensyfikują się emocje i powstaje coś zupełnie nowego. Także jest taka przestrzeń do eksperymentu tutaj na scenie. No i myślę, że często powstają takie interpretacje, które mnie same zaskakują. Nie tylko tutaj współpracuję z reżyserami, ale też z stroicielem, z Polem McNultym, który stroi instrumenty, który nadaje im właśnie tą formę, tak? Bardzo ważne jest, jak te instrumenty brzmią. Znaczy ja będę grała na instrumencie Erarde z 1858 roku. To jest taki fortepian, który pokochałam od pierwszego zagrania. Jego brzmienie jest takie czarujące, jest słodkie, jest takie ciepłe, namiętne. Jest właśnie w nim ten rodzaj takiej tajemnicy, która mnie fascynuje. Ma też w sobie oczywiście też to mięso takie, tak, taką substancję, tą moc, ten power, którego też potrzebuję, bo ja bardzo lubię wyrażać się w takim szerokim spektrum emocji, tak? I ten fortepian daje mi to wszystko. Na tej płycie znajdą się różne utwory. Będzie taki soczysty Chopin, tak? Czyli to, z czego Chopina znamy, jego apokaliptyczne wizje, prawda, i jego posępność, ten tragizm, który w sonacie bemol odkrywamy, czy w skercu cismol, tak? Demoniczność jego i jakby dla mnie taka zmieszana z religijną wizją, tak, tą chorałową, która się pojawia w środku. Chopin pełen kontrastów, ale też Chopin młodzieńczy, bo będą wariacje na temat Lacidarem Lama, no, który pisał Chopin mając 17 lat, i jego wczesne mazurki, więc taki Chopin prosty, ale w tej właśnie prostocie tkwi chyba jego największa siła, największa mądrość. Tak, będzie taki Chopin właśnie różnorodny, Chopin o różnych twarzach.